Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj zajmę się przerobieniem bluzki z rękawkiem na bluzkę bokserkę. Kiedy coś się znudzi, warto pomyśleć o przerobieniu na coś zupełnie innego, po to, by jeszcze troszeczkę ponosić. Oglądajcie i szyjcie razem ze mną. Zacznę od powiększenia dekoltu. Sugeruję się ramionami, które w linii prostej możecie sobie zaznaczyć mydełkiem albo po prostu położyć nożyczki, tak jak ja to robię. Od tego punktu mierzę 16 cm i zaznaczam mydełkiem na środku przodu. To będzie głębokość dekoltu. Od tego punktu wyrysuję łuk do środka i od środka na tej samej szerokości z drugiej strony. Ścinam. Oczywiście ścinam tylko przód. Na razie zostawiam tył taki, jaki jest. Równiutko. Doszywka. Mamy dekolt gotowy. Tył, zaznaczając od linii prostej, 5,5 cm. Zaznaczam mydełkiem i od tego szewka delikatny łuk. Ścinam dekolt z przodu, wycięcie z tyłu gotowe. Teraz wycinam rękawy. Przy szewku góra, czyli ten odcinek, zaraz jak, o, zostawiam na odległość 2,5 cm. Ścinam z drugiej strony, składam i sprawdzam, czy z jednej i z drugiej strony jest równo. Jeśli nie, docinam. Przełożyłam bluzeczkę na tył i teraz będę robić wycięcie na plecach. Mniej więcej 10 cm od tego miejsca zaznaczam środeczek zaznaczony, mierzę szerokość od początku do końca, mam 26 cm, dzielę na pół, wychodzi 13, to będzie środek. I z każdego boku zaznaczam 3 cm z tej strony, 3 cm z tej strony i mydełkiem zaznaczam łuk od ramienia do pachy. Ścinam po zaznaczonym odcinku z każdej strony. Przykładam
ramię do ramienia. Szewek do szewka i sprawdzam, czy obie strony są równe. Również bardzo ważne jest to, aby odpowiednio wykroić szerokość, która ma zakrywać plecy. Wszystko skrojone. Potrzebuję tylko dodatkowego materiału, żeby teraz oprzeć boki i dekolt. Skroiłam w tym celu paseczki o szerokości 2 cm pod skosem, czyli nie kroiłam w ten sposób lub w ten sposób, po skosie, żeby tkanina była elastyczna i ładnie się układała przy szyciu. Zaczynam od pachy. Przykładam paseczek do lewej strony pachy. Prawą stroną do tkaniny. Przeszywam w odległości 0,5 cm dookoła. Zszywam w tym miejscu. Tak wygląda po prawej stronie. I teraz ścinam tkaninę mniej więcej w odległości od szewka 2-3 mm, żeby było jej jak najmniej. Wtedy będzie nam się lepiej wykańczało listewkę. Składając listwę na pół i przekładając na prawą stronę. Tak przygotowaną przeszywam w odległości 1 mm od brzegu. Przy doszywaniu listewki pamiętajcie, żeby obie warstwy tkaniny były naciągane równomiernie. Pamiętajcie również o zmianie igły na igłę do jerseyu, do tkanin ciągnących, jeśli taką bluzkę przerabiacie. Po wykończeniu wygląda to tak na prawej stronie. I lewa strona, czyli przełożona listwa, listewka, ta oto listewka na prawą stronę, szyte milimetr od brzegu. Teraz robimy to samo z drugiej strony i identycznie to samo, zaczynając od ramienia, dekolt i podkrój szyi z tyłu. Po wykończeniu wygląda to tak, tył. Trochę to czasu zajmuje, ale wierzę w Was, wierzę, że dacie sobie radę. Nie jest to tak aż bardzo skomplikowane, po prostu w ten sposób ćwiczycie swoją linię szycia.
Jeśli udało Wam się bez lamownika oprzeć bluzeczkę w ten sposób, w jaki Wam pokazałam, super. Teraz wystarczy tylko przeprasować i bluzeczkę mamy gotową. Słuchajcie, pozwoliłam sobie ubrać. Bokserka skończona. Macie jakieś pytania? Serdecznie zapraszam, pytajcie, na wszystkie odpowiem. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Spotkamy się w kolejnym odcinku po wakacjach. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.